tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Słuchajcie, to będzie króciutki vloguś, troszeczkę taki dla was informacyjny. Ostatnio live'y robię nie na Twitchu, a na Hitboxie. Ja wam powiem tak, ja się bardzo długo broniłam przed tą stroną, bo ona mi się po prostu zwyczajnie nie podoba. A czy z połączeniem czarnego z zielonym, czyli teoretycznie moje kolory i dobrze. Natomiast no jakoś tak niekoniecznie mój typ wizualny. Zdaję sobie również sprawę z tego, że jest to beta, tak? Kamera w focus. Że jest to beta, więc no strona, że tak powiem, nie wymiata, tak? Nie ma jakiejś aplikacji, przynajmniej z tego co wy mi pisaliście, ja się tym nie interesowałam. Ale podobno nie ma jakiejś aplikacji, gdzie możecie sobie tam oglądać na tabletach, telefonach czy na czymkolwiek. Ja sobie z tego wszystkiego zdaję sprawę. Jednak jakby nie patrzeć, większość osób ogląda mnie przez kompy. Po pierwsze, a po drugie, Hitbox da mi coś, czego Twitch nigdy mi nie da. Coś, co jest dla mnie tak naprawdę najważniejsze. Czyli czat. Chodzi mi o opóźnienia. Słuchajcie, prawda jest taka, że na Hitboxie opóźnienia są od 2 do 5 sekund. Na Twitchu w normalny dzień jest około 30, w weekendy dochodzi do minuty. I o co jest tutaj największym problemem? Wy piszecie swoje pytanie, ja wam na nie odpowiadam. Natomiast rozstrzał między momentem, kiedy ja wam odpowiem, a wy swoją odpowiedź usłyszycie, to jest właśnie ten taki długi czas, tak? I teraz tak, w momencie, kiedy ja odpowiadam na wasze pytanie, zanim wy je usłyszycie, odpowiedź na nie usłyszycie, to na Twitchu najczęściej jest tak, że dana osoba napisze to pytanie jeszcze 3 razy i dostaje timeouta za spam na przykład. Na Hitboxie się to praktycznie nie zdarza. Na Hitboxie ja mam z wami możliwość rozmawiania praktycznie, jakbyśmy sobie siedzieli normalnie, nie wiem, jedna osoba, jakbyśmy siedzieli sobie na Skype'ie, tyle, że wy nie macie mikrofonu, więc piszecie, a ja do was mówię. I to jest, nie ukrywam, naprawdę bardzo fajne. I kurczę, mi o to chodzi na live'ach. Jak będę sobie chciała, nie wiem, zrobić live'a, gdzie się skupię na grze, będę miała czat w dupie, spoko, Hitbox może być. Twitch może być. Natomiast w momencie, kiedy ja chcę sobie z wami pogadać, to jednak Hitbox jest tutaj zdecydowanie lepszy i... No i tego się nie przeskoczy, tak? Dlatego teraz live'y będą w większości na Hitboxie. Ja się muszę zorientować, czy mogę w ogóle sobie Hitboxa wrzucić na stronę. Się okaże... No słuchajcie, no tak naprawdę na partnerstwo na Twitchu nie mam szans, a bez partnera tam streamowanie jest bez sensu. Niejednokrotnie widzieliście, że były problemy z czatem, że się czat nie chciał wczytać, albo się wczytywał pół godziny. Były te opóźnienia i tak dalej. Jakiś czas temu zrobiłam właśnie live'a na Hitboxie, tak po prostu dla jaj. I jak zobaczyłam, jak sobie tam mogę z wami gadać, to po prostu jakoś tak na tego Twitcha nie chce mi się wracać. Także ja mam nadzieję, że tym, którzy gdzieś tam piszą, że nie, Hitbox nie, wyjaśniłam dlaczego tak robię, dlaczego nie mam w planach na razie wracać na Twitcha. I co? I to tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, są mile widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć! Don't waste your time,